Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tajemniczy Białystok. Odcinku bardzo ważnym ze względu na to, że jest on nagrywany po całkiem długiej przerwie od ostatniego odcinka, a po drugie dlatego, że dziś ponownie zajmujemy się tematem sowieckiej okupacji lat 39-41. Jest to drugi odcinek z tego cyklu i dziś zajmiemy się tematem bardzo ważnym, ponieważ dotyczącym sowieckich represji i sowieckiego terroru wprowadzonego na tym obszarze. Na początku należy zaznaczyć, że nie da się mówić o terrorze i represjach sowieckich w Białymstoku i na Białostoczyźnie w oderwaniu od tego, co działo się na całym terenie zajętym przez Sowietów w 1939. Dlatego też w dzisiejszym odcinku najpierw będziemy analizować poszczególne formy represji wprowadzane przez Sowietów na całym zajętym terytorium, a następnie dokonamy analizy tych represji, tego terroru na Białostoczyźnie i w samym Białymstoku. Zapraszam. Na początku należy zadać sobie pytanie, kto był bezpośrednio odpowiedzialny za stosowanie terroru na Białostoczyźnie? Oczywiście policja polityczna, tak jak w całym państwie sowieckim. Wówczas funkcjonowała ona w ramach NKWD, czyli Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych. To taki sowiecki odpowiednik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie była to jedyna instytucja, jedyna organizacja, która była za terror odpowiedzialna, ale była główną organizacją. Dlatego też dzisiaj, mówiąc o NKWD, będziemy mieli na myśli właśnie policję polityczną w Związku Sowieckim. Poza NKWD terror wprowadzali również żołnierze Armii Czerwonej. Jak widzimy, to się nie zmieniło. Kiedyś czerwonoarmiści, dzisiaj rosyjscy żołnierze. To pozostało bez zmian. Ale skoro wiemy, kto za terror był odpowiedzialny, to pojawia się pytanie, kiedy zaczęto go stosować. W zasadzie 17 września 1939 roku, gdy tylko Sowieci wkroczyli na tereny Polski, gdy tylko zaatakowali Polskę, tak szybko wprowadzili szeroki wachlarz represji. Początek to oczywiście zbrodnie wojenne na ludności cywilnej i na polskich żołnierzach. Dokonywali ich na masową skalę właśnie czerwonoarmiści. Ofiarami zbrodni popełnionych przez Sowietów byli mężczyźni, kobiety i dzieci. Gwałcono, rabowano, mordowano. Kilka przykładów miejsc, w których Sowieci dopuścili się takich zbrodni, podałem w odcinku specjalnym, w którym porównałem dzisiejszą agresję Rosji na Ukrainę z działaniami Sowietów z okresu II wojny światowej. Przypomnijmy, były to zbrodnie w Rohatynie, Grodnie, Wołkowysku, Świsłoczy, Mołodecznie i Oszmianie. Ale tak jak wtedy mówiłem, to jedynie kilka przykładów takich miejsc. Do tego należy dodać zbrodnie popełnione w okolicach Sarn, Wilna czy Chodorowa. Należy też pamiętać o egzekucji przeprowadzonej na generale Józefie Olszynie Wilczyńskim. I tu ponownie muszę zaznaczyć, że to nie jest bynajmniej pełna lista zbrodni popełnionych przez Sowietów. A żeby lepiej zrozumieć, co działo się we wrześniu 1939 roku, przyjrzymy się teraz kilku sowieckim zbrodniom z tamtego okresu, a skupimy się na tych, które wydarzyły się mniej więcej w naszym regionie. Mord na obrońcach Grodna to chyba najbardziej znana zbrodnia wojenna popełniona przez Sowietów we wrześniu 1939 roku. W dniach 20-22 września, podczas próby zdobycia miasta, czerwonoarmiści napotkali silny opór ze strony żołnierzy polskich oraz ludności cywilnej Grodna. Jeszcze w czasie walk Sowieci sławili się swoim ogromnym bestialstwem, między innymi poprzez przywiązywanie polskich obrońców do czołgów i wykorzystywanie ich jako żywych tarcz. Jednak największe zbrodni dokonali już po zakończeniu walk. Ile osób wówczas zamordowano? Nie wiadomo, ale być może nawet około 300. Zamordowanie generała Józefa Olszyny Wilczyńskiego to również zbrodnia, która miała miejsce na tym terenie. 22 września generał wraz ze swoją żoną, adiutantem i oczywiście szoferem jechał przez wieś Sopoćkiny. Tam został zatrzymany przez czerwonoarmistów. Jego żonę zamknięto w stodole, zaś adiutanta i samego generała rozstrzelano. Widzimy więc, jak wyglądał już początek sowieckiej okupacji. To ciągłe zbrodnie wojenne, rabunki, gwałty i grabieże. Jednak Sowieci nie tylko popełniali zbrodnie, ale zachęcali również do nich miejscową ludność cywilną. Oto fragment odezwy jednego z sowieckich dowódców, Siemiona Timoszenki. Bronią kosami, widłami i siekierami bij odwiecznych swoich wrogów, polskich panów. Szacuje się, że ofiarą Sowietów we wrześniu 1939 roku
padło być może nawet 2,5 tysiąca polskich żołnierzy i policjantów oraz kilkuset cywilów. Gdy Sowieci zajęli tereny, które przypadły im według podziału z Niemcami, musieli się gdzieś rozlokować. Jeśli chodzi o Białystok, NKWD zajęło budynki przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza 3 i Mickiewicza 5, czyli przedwojennych budynkach Izby Skarbowej oraz Sądu Okręgowego, które znajdowały się tuż koło białostockich plant. Jeśli zaś chodzi o Armię Czerwoną, zajęła ona koszary 10. Pułku Ułanów Litewskich przy ulicy Kawaleryjskiej, tam gdzie dzisiaj stacjonuje 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy. Konkretnie Sowieci umieścili tam niektóre jednostki 4. Dywizji Pancernej. Zanim przejdziemy do omówienia kolejnych form represji stosowanych przez Sowietów, należy odpowiedzieć na jedno pytanie. Sowieci bowiem wprowadzili tu bardzo szeroki wachlarz represji na terenach zajętych we wrześniu 1939 roku. Czy były to narzędzia przygotowane specjalnie na tę okazję? Otóż nie. Już wcześniej takie represje jak deportacje, zsyłki do łagrów, pobyt w przepełnionych więzieniach czy kara śmierci były bardzo popularne w Związku Sowieckim. Sowieci bowiem tutaj, w Polsce, wprowadzili te represje, które już wcześniej wypróbowali na własnych obywatelach. Jedną z najbardziej charakterystycznych form represji, którą stosowali Sowieci, były deportacje. Mam tu na myśli 4 wielkie, masowe deportacje, które Sowieci przeprowadzili w latach 1940-1941. W ich wyniku co najmniej 330 tysięcy polskich obywateli zostało wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego. To, co charakterystyczne, to to, że Sowieci deportowali całe rodziny. I tak w wyniku pierwszej deportacji, która została przeprowadzona w lutym 1940 roku, łącznie na wschód wywieziono 140 tysięcy osób, głównie na tereny syberyjskie. Ofiarami tej deportacji byli osadnicy wojskowi, czyli byli żołnierze, którzy otrzymali ziemię na terenach wschodnich Rzeczpospolitej, oraz pracownicy służby leśnej. Oczywiście jedna i druga kategoria była deportowana wraz ze swoimi rodzinami. Dlaczego akurat oni? Ponieważ zarówno leśnicy, jak i osadnicy wojskowi posiadali przeszkolenie wojskowe i mieli dostęp do broni. Co więcej, leśnicy doskonale znali okoliczne tereny. Oznaczało to, że mogą wspólnie stworzyć znakomity ruch partyzancki. Dlatego to oni jako pierwsi stali się ofiarami deportacji. Druga deportacja z kwietnia 1940 roku dotknęła przede wszystkim rodziny ofiar zbrodni katyńskiej i rodziny więźniów przetrzymywanych w więzieniach NKWD. Oznaczało to, że ofiarami tej deportacji były przede wszystkim kobiety i dzieci. Łącznie deportowano 60 tysięcy osób, przede wszystkim na tereny Kazachstanu. Trzecia deportacja to czerwiec 1940 roku. Tym razem 90 tysięcy osób wywieziono przede wszystkim na tereny Syberii. Ofiarami tej deportacji byli tzw. bieżeńcy wojenni, czyli osoby, które uciekały przed niemiecką okupacją na tereny zajęte przez Sowietów. Była to więc przede wszystkim ludność żydowska, która doskonale zdawała sobie sprawę z tego, jaka jest niemiecka polityka wobec Żydów. Czwarta deportacja została przeprowadzona rok później, w maju i czerwcu 1941 roku. Tym razem ofiarami władzy sowieckiej stali się ci wszyscy, których zakwalifikowano jako wrogów ludu, łącznie 40 tysięcy osób. Deportowano je przede wszystkim na tereny Kazachstanu. Wiemy więc, jak wyglądały deportacje w kontekście całego obszaru zajętego przez Związek Sowiecki. A jak sytuacja kształtowała się na Białostoczyźnie i w Białymstoku? Ludność z Białegostoku i okolic była transportowana na bocznicę kolejową przy dworcu Białystok-Poleski. Tutaj formowano transporty kolejowe. Ludzi wraz z rzeczami zamykano w wagonach towarowych, tylko w niewielkim stopniu przystosowanych do przewożenia osób. Następnie wagony zamykano i rozpoczynała się długa podróż w nieznane, na wschód. Podróż trwająca od 2 do nawet 7 tygodni. Pierwsza deportacja dotknęła miasto jedynie w niewielkim stopniu, ponieważ osadnicy wojskowi i służba leśna zamieszkiwali przede wszystkim okoliczne wsie. Z samego miasta deportowano wówczas 1582 osoby, jednak z regionu już 12 tysięcy. Druga deportacja to w Białymstoku 2 transporty, które wyruszyły w kwietniu i trzeci niewielki na początku maja. Łącznie deportowano ponad 3 tysiące osób.
W wyniku trzeciej deportacji z Białegostoku wyruszyło 5 transportów, które składały się przede wszystkim z ludności żydowskiej. Łącznie było to 5900 osób. Jeśli chodzi o czwartą deportację, to w przypadku naszego miasta nie posiadamy niestety zbyt dokładnych danych. Natomiast wiemy, że z Białegostoku wyruszył co najmniej jeden transport na wschód. Łącznie więc Białystok był świadkiem wywózki co najmniej 20 tysięcy osób. Dziś jedynym świadkiem tych wydarzeń są były magazyny wojskowe, które znajdowały się tuż przy bocznicy kolejowej, na której formowano transporty na wschód. Mówiliśmy o deportacjach, czas by powiedzieć trochę o łagrach, czyli obozach pracy przymusowej w Związku Sowieckim. Funkcjonowały one od 1918 roku. Łącznie Sowieci zesłali do łagrów 30 milionów osób, z czego 3 miliony zostały tam już na zawsze, ponieważ tam zginęły. Łagry miały być początkowo jedynie miejscem izolacji przeciwników komunizmu, ale szybko stały się miejscem tzw. reedukacji poprzez pracę, no co w praktyce sprowadzało się tak naprawdę do niewolniczej pracy. Łagry nie ominęły również polskich obywateli, którzy znaleźli się po wrześniu 1939 roku na obszarach zajętych przez Związek Sowiecki. Sowieci zsyłali do łagrów wszystkich tych, których uważali za wrogów ludu, co w praktyce oznaczało, że w zasadzie zesłany mógł być każdy. Z ziem polskich zajętych przez Związek Sowiecki po wrześniu 1939 roku do łagrów trafiło ponad 50 tysięcy osób, z czego 25 tysięcy z zachodniej Białorusi, której Białystok był stolicą. Wśród białostoczan skazanych na łagry byli m.in. białostoccy urzędnicy, sędziowie, prokuratorzy, wiceprezydent miasta oraz prezydent Białegostoku Seweryn Nowakowski, czy młody białostocki harcerz, członek Szarych Szeregów Ryszard Kaczorowski, późniejszy ostatni prezydent RP na uchodźstwie. Wróćmy jednak na chwilę do postaci Seweryna Nowakowskiego. We wrześniu 1939 roku, gdy wojska niemieckie miały opuszczać Białystok, hitlerowcy zaproponowali Nowakowskiemu, by opuścił miasto i wyjechał wraz z nimi na tereny znajdujące się pod ich okupacją. Nowakowski odmówił i pozostał w Białymstoku. Jakiś czas później został aresztowany przez Sowietów i trafił do więzienia białostockiego, a następnie mińskiego, skąd został wywieziony do obozu. Zginął w okolicach miejscowości Kotłas w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Jednak zanim trafiło się do łagru, trafiało się do więzienia. Więzienie w państwie sowieckim nie było karą właściwą, było jedynie formą poprzedzającą karę właściwą, taką jak zesłanie do łagru. Jednak sowieckie więzienia były przepełnione i panujące tam warunki były po prostu tragiczne, więc pozwala to nam zakwalifikować więzienia w Związku Sowieckim jako kolejną formę represji. Przez więzienia przetoczyło się również tysiące osób na terenach zajętych przez Sowietów we wrześniu 1939. Sowieci po zajęciu ziem polskich przejęli dotychczasowe więzienia. Ponadto zaczęli przystosowywać kolejne budynki na cele więziennictwa. Dlaczego? Ponieważ wszystkie więzienia, które znalazły się w rękach Sowietów, były przepełnione. W celach, w których powinno znajdować się kilka osób, znajdowało się kilkadziesiąt, więc ścisk, który tam panował, możemy sobie tylko wyobrazić. A jak kwestia więziennictwa prezentowała się w przypadku Białegostoku? Sowieci przejęli białostockie więzienie przy ulicy Kopernika, czyli dzisiejszy areszt śledczy. Budynek ten został zbudowany jeszcze w pierwszych latach XX wieku jako więzienie carskie. Zarówno wtedy, jak i w późniejszym okresie, czyli w okresie istnienia II Rzeczpospolitej, w więzieniu tym jednorazowo mogło przebywać nieco ponad 400, niespełna 500 więźniów. W czasie rządów sowieckich w latach 1939-41 znajdowało się tam średnio od 2 do 3 tysięcy osób, a w pewnym momencie nawet ponad 4 tysiące. Oznaczało to, że w celach, które były czteroosobowe, przebywało ponad 40 osób. Łącznie Sowieci aresztowali ponad 110 tysięcy polskich obywateli. Ponad 50 tysięcy z nich zdążyli zesłać do łagrów. Kolejne ponad 7 tysięcy zamordowali w zbrodni katyńskiej. Pozostała część w czerwcu 1941 roku, gdy Niemcy napadły na Związek Sowiecki, cały czas przebywała w więzieniach. Z tym okresem związane są tak zwane masakry więzienne, ale o nich opowiemy już w innym odcinku, w którym zajmiemy się m.in. ostatnimi dniami sowieckiej okupacji.
naszym regionem związana jest również bardzo mocno zbrodnia katyńska. Otóż Sowieci zamordowali co najmniej 153 osoby związane z przedwojennym województwem białostockim, które przetrzymywali w obozach specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Byli to m.in. białostoccy policjanci czy oficerowie. Ponadto po dziś dzień nie znamy listy białoruskiej, czyli listy nazwisk osób przetrzymywanych w więzieniach zachodniej Białorusi, w tym w Białymstoku, które następnie zostały zamordowane w ramach zbrodni katyńskiej. Wśród tych nazwisk na pewno znajdziemy również wielu białostoczan i osoby związane z naszym regionem. Na dziś to już wszystko. Zachęcam do zostawiania łapek w górę, oczywiście komentowania odcinka i subskrybowania kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.